Piątek 20 maja, witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Skoczowie, a dokładniej mówiąc z jej filiału w Dębowcu. A chcę Was powitać słowami haseł dnia dzisiejszego, które znajdziemy w książeczce z Biblią na co dzień. Psalmista w psalmie 38, wierszu 5 tak pisał: Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Zaś apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale wierszu 14 pisał: Chrystus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Dług. Dług to nasze zobowiązanie wobec kogoś, które winniśmy uregulować, które winniśmy spłacić. Dług bardzo często ma postać długu finansowego. Jesteśmy zobowiązani spłacić pożyczone pieniądze. O tym dobrze wiedzą kredytobiorcy. Ale często też mówimy o długu wdzięczności. Kiedy ktoś wobec nas dobrze postąpił, w nas, wewnątrz nas, rodzi się często takie poczucie, że winniśmy temu komuś to oddać, niejako zwrócić. Dług bardzo często przygniata człowieka, nie pozwala cieszyć się pełnią życia. Nieraz nas bardzo mocno ogranicza. Bywa też i tak, że zobowiązanie, nasze zobowiązania potrafią stać się tym przysłowiowym gwoździem do trumny. Dziś obserwujemy na rynku finansowym, na rynku bankowym, jak rosną stopy procentowe. One niezwykle mocno martwią wszystkich kredytobiorców. Dzisiejsze jednak teksty biblijne z książeczki z Biblią na co dzień zwracają uwagę na nasz dług wobec Boga. Dług, który wynika z win naszych grzechów. Słowa psalmisty szczególnie mocno ukazują, jak te nasze winy potrafią być przygniatające, obciążające dla naszego życia, dla naszego funkcjonowania. To przecież również psalmista woła: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Wołamy do Boga. Świadomi swoich grzechów, świadomi swoich niedoskonałości. Z nadzieją odpuszczenia naszych win. W słowach listu do Kolosan, które przeczytałem, odnajdujemy jednak tą ewangeliczną nadzieję, nadzieję płynącą z krzyża Jezusa Chrystusa. Nasz list dłużny został przez Chrystusa wymazany. On spłacił nasz dług. Zdjął z nas ciężar, ciężar konsekwencji naszych win. To Chrystus przywrócił nam nadzieję. Pozwala na nowo spoglądać w przyszłość, spoglądać na cel naszej doczesnej pielgrzymki. Pozwala nam z nadzieją spoglądać w niebo. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Błogosławionego dnia. Thank you.